śmiech. Czemu tam nic nie widzę? Muszę. Czemu to ciebie nic nie widzę? Nie działa. Nie działa ci? A ty daj mi telefon na chwilę. Zdjęcie zrobię. No bo tam muszę działać. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest podarunkiem dla nas. I ten podarunek ma być rozdawany. Jezus wciąż przychodzi do nas poprzez ludzi biednych, głodnych, oczekujących naszej dobroci, życzliwości, spragnionych naszej poprawy, czystości życia. Przychodzi też pod postacią ludzi, którzy nam samym wiele dają. Czy myślimy o tym, ile otrzymaliśmy od naszych rodziców, nauczycieli, kapłanów, przyjaciół, od każdego, kto się nad nami pochylił? A czy przeze mnie Jezus przychodzi na tym świecie? Pastuszku mały, jak pięknie grasz. Kim jesteś i skąd przybywasz? Jestem aniołem. Zastuniem radości, że Bóg na ziemi dziś kosi. Aniele Boże, chcę pójść do Niego i dać Mu wszystko, co jest mojego. A zatem śmiało szykuj, żeby drogę nie bój się, dziecko, ja Ci pomogę. Wybrał się pastuszek. Wziął ciepły kocyk dla Pana Jezusa. Wziął też butelkę mleka, by go uradować. I kanapkę z szynką do plecaka schował. Szedł mężnie i z radością. W serduszku szczęście rosło. Aż tu nagle jakiś hałas. Obejrzał się i rzekł. To szumi las. Tymczasem szedł rozbójnik za nim, chciał zabrać mu wszystkie dary. Na widok kanapki głaskał się po brzuchu. O mleczku i kocyku marzył. Aż tu nagle spojrzał i stanął bez ruchu. A co tobie jest, staruszko? Spać mi zimno w moim łóżku. Weź ten kocyk bardzo proszę, choć go dla Jezusa niosę. Dziękuję ci, moje złotko. Pozdrów ode mnie, Boże Dzieciątko. Ach, co ja widzę, on wszystko rozdaje, jednak ja nie dam mu za wygrane. Dlaczego płaczesz, mała dziewczynko? Jak mogę pomóc tobie, kruszynko? Wracam do domu, droga daleka, a tak bym chciała napić się mleka. Mam tu w plecaku, Bogu je niosę.
ale dam tobie. Weź bardzo proszę. A to ci feler, on wszystko rozdaje, jednak ja nie dam mu za wygrane. Dziękuję bardzo, dobry pastuszku, wielka jest miłość w twoim serduszku. Wyskoczył rozbójnik z zakrętu drogi, zaskoczył pastuszka, lecz nie zatrwożył. A kim ty jesteś? Co tutaj robisz? W brzuchu ci buczy, boś pewnie głodny. Masz tu kanapkę, posił się trochę. To nic, że Bogu nic nie zaniosę. Chwycił kanapkę łapczywą ręką, lecz niespokojnie patrzy na pastuszka i myśli sobie. A co za frajer, coś chciałem mu ukraść, mam tu w prezencie. Widzę, że żyjesz wielką miłością. Dokąd podążasz z taką radością? Ja do Betlejem spieszę co sił, bo tam narodził się Boży Syn. Chodź ze mną, jeśli chcesz, tam dla wszystkich miejsce jest. Przyjeżdżali do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Bez ledwie zasnęli aniołek je. Budzić ich? Nie budź, jeszcze nie trzeba. Jeszcze nie dali nam znaku z nieba. Zobacz, palili ogień na łące. Jabłuszka piekli jeszcze gorące. Nie rusz, orety ty to masz talent. Musiały sobie usmolić palec. Wyczyj to zaraz. Tylko nie skrzydła. A co mam robić, jak nie ma mydła? No dobrze, masz chusteczkę. Zbudzi ci? Jeszcze czekaj chwileczkę. Jeszcze znaku z nieba nie dali. Jeszcze się wielka światłość nie pali. Czekaj na gwiazdę i patrzę w górę. Pali się, pali! Światło z obłoku! O jaka łuna, o jaka zorza! Pali się, wstawaj! Orety, pożar! Niebo gorzeje, paru się stopi! Słowa na noga, kopali w nogi! Pasterze mili, nie bójcie się, proszę. Z radością z nieba nowinę przyniosę. Tam stający za Betlejem, na szanku, żubeczku, leży nowo narodzone Boże dzieciąteczku. Biegnijcie czym prędzej, kłaniajcie się szczerze, oddajcie mu cześć, nowinę i serce ofierze. Boże łaskawy, Boże jedyny, pójdźmy, ach, pójdźmy do Bożej dzieciny. Czym sobie żeśmy na to zasłużyli, żebyśmy cię na własne oczy zobaczyli? Chodźmy, pasterze, droga niedaleka, a tam dziecina Boża dla nas. Zaczekajcie, jakże to? Z rąkami pustymi pójdziemy? Małemu dzieciątecku nic nie zabierzemy? Wezmy co kto może, ze serca nie załować. Najświętszą rodzinę trzeba poratować. Ja wezmę baran i kożuszek, bo tam zimna i chłodu drży mały Jezusek. Ja mu zaniosę świeżutką bułeczkę i masełka osełeczkę. No to czyżo dostaję. Do Jezusa.
choinki. I Józefie, przyjmijcie nasze dary. My nie bogaci, bo pasterze, więc skromnie do ofiary. Ale co mamy, to dajemy, więc przyjmijcie to, prosimy. Przyjmij oto bochen chleba, co jest darem dla nas nieba. Zawsze jemy go ze smakiem, niech i tobie go nie braknie. Ja przyniosłem kożuszek, żeby nie zmarzł Jezusek. Ja masełka osełeczka. Wy ludzie prości niebogaci, o Bóg wam za wasze serca zapłaci. Zostańcie jeszcze pastuszkowie, dzieciątko z wami chce się bawić. Wyciąga do was małe rączki, jakby wam chciało błogosławić. No to zaśpiewajmy jeszcze coś wesoło, uradujmy dziesiąteczko, zróbmy ładne koło. Przyszedł mój syneczku, ten dobry pastuszek, co mleczko niósł i kołderkę ciepłą dla ciebie miał i kanapkę szynką, ale po drodze wszystko rozdał. Pan Bóg, Pan Jezus widział twoje dobre czyny, najwięcej Bogu dajesz, dzieląc się z innymi. Ciebie też Dzieciątko Boże bardzo kocha, ale kiedy zło czynisz, smutno jest i szlocha.
Dołącz do pastuszka już na życie całe, bądź dla niego pomocą i nieś Bogu chwałę. Nie wiem, jak dzisiaj dziękować mam, że Bóg człowiekiem dla mnie się stał, że wszystkie grzechy daruje mi i daje szansę na lepsze dni. Zaczynam żyć dziś od początku i będę służyć Bogu, dzieciątku. Kochany, powiedz nam szczerze, kto jest z daleka do stajenki bierze? Jakie z wielbłądy, jakie z karawany? Czy są to może kupcy, czy może jakieś wielkie pany? To trzej królowie jedno w sodu i niosą dary Jezusowi Bogu. Noszą miry, kadzidło i złoto. Spójrzcie, czynią to ze wielką ochotą. Bardzo prosimy, wyjdźcie wy nasze w progi, chociaż jak widać, nasz dom jest ubogi. Bądź mi Panem Boże, dziecię i memu ludowi, ja ci złoto ofiaruję jako królowi. Niech twa chwała brzmi na wieki w Judei i w ziemię, niech tym złotem wypisują Twoje święte imię. Chodź i składam Boże dziecię jako przedmym Panem i kadzidło daje wolne, gdyż będziesz kapłanem i za ciężar ludzkich grzechów zapisany w niebie jako kapłan ofiaruje siebie. Cześć oddaję memu Panu i stopy całuję, a podarku mirę gorzką jemu ofiaruję. Bo choć królem jest najwyższym i światu panuje, to goryczy jako człowiek i życiu zakosztuje. Kacper, Melchior, Baltazar, głoście to sięcie, coście zobaczyli. Co za dziwy, co się dzieje, czy to jawa, czy to sen? To naprawdę Pan Bóg przyszedł, On naprawdę leży w żłobie. Choć powiemy o tym innym, niech świat cały się dziś dowie, że narodził się Bóg człowiek. Niech nam dziecię błogosławi, aby każdy z nas był pięknie, aby każdy z nas się zbawił. Zaspiewajmy wszyscy razem, na kolędę przyszedł czas. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Pan ma wszystko.
Wchodzimy, mamy tu z przodu zejście. Wejście wszedł do pana Jacka. Kochani, no to w tym nastroju pozostajemy i będziemy troszeczkę kolędować, prawda? Bardzo się cieszę. Posłuchajcie w naszym duchowym skarbcu.